Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. Następna część vloga. Przechodzimy do tematu. Co sądzisz o ludziach, którzy trzymają się jednego gatunku muzyki, a co o tych, co grają każdy gatunek po trochu? Nie wiem, mi się wydaje, że każdy ten, kto gra po trochu każdy gatunek muzyki, można powiedzieć, że jest dobry w każdym tym gatunku po trochu, a ci, co trzymają się jednego gatunku muzyki, są dobrzy w tym, bardzo dobrzy w tym, co grają. To nawet nie wiem, czy akurat jest sens w ten sposób to jakoś rozgraniczać. No na pewno można jakoś coś w tym może tkwić, że jeśli ktoś gra wszystkiego po trochu, to niczego nie gra idealnie. A z drugiej strony, w jakim momencie można powiedzieć, że ktoś gra idealnie, że bezbłędnie zagra cały repertuar jakiegoś jednego artysty? To chyba nie o to chodzi. Mi się wydaje, że im więcej się gra różnych stylów muzycznych, tym więcej wtedy ma się możliwości, więcej inspiracji, więc myślę, że ci, co grają każdy po trochu, są w porządku, ale chyba prędzej ci, którzy trzymają się jednego nurtu, to są bardziej wyspecjalizowani w tym nurcie. Tak akurat, tak mi się wydaje. The Bartek Master. Pokażesz swój cały sprzęt? Tak, pokażę, ale się wstydzę rozbierać przed kamerą. A chyba, że chodziło do gitarowy sprzęt. A to będę pokazywać, to już też mówiłem, że będę pokazywać, będę robił jeszcze filmiki, co tam używam i tak dalej, i tak dalej. Ulk 111. Pójdź razem ze swoim zespołem na casting do Must Be The Music. Już tam kiedyś się mieliśmy zamiar wybierać, ale w sumie nie wiem, czy będziemy iść. Może jak będzie znowu w Krakowie, to się wybierzemy. Może faktycznie to nam pomoże w większej sławie. Snow1992R. Czego się nauczyłeś w szkole muzycznej? Do szkoły muzycznej takiej w stylu pierwszego stopnia czy drugiego stopnia nie chodziłem, więc akurat się niczego nie nauczyłem mądrego. Zresztą nie będę tutaj już nic deprawować, żadnej hierarchii nauki, jednak no, muzyczne szkoły to chyba nie zawsze jest takie wyjście, jakbyśmy chcieli. Można się zawieść troszeczkę. Zbierański 17. Nie pierdzielta głupot, nie powiem tutaj brzydko, nie pierdolta, o matko, przepraszam. Normalne pytania zadawajcie dotyczące gry na gitarze i muzyki. A tak, poza tym, następny super film, na którym ledwo na ciebie spojrzałem i się prawie popłakałem ze śmiechu. Bardzo dobrze, o to chodziło. Popłakaj się, posikaj się ze śmiechu, nie wiem co tam ten. Ty powinieneś w jakimś kabarecie robić, chłopie, marnujesz się. Pewnie tak, pewnie faktycznie z gitarą się marnuje zupełnie, nie nadaje się do grania na gitarze, prędzej do jakiegoś kabaretu. Ale odnośnie samych pytań, to z przykrością chyba muszę oznajmić, że na tych kartkach, co tutaj mi zostały jeszcze trzy kartki właściwie, to się chyba wyczerpują wszelkie wasze pytania, więc na razie, póki nie będzie nowych pytań, nawet mogą być jakieś takie, nie bójcie się zadawać po prostu, pytać nawet jakichś głupich. Im głupsze z drugiej strony, tym więcej mogę się popisać, ale z drugiej strony jakby były też związane z gitarą, a czasem jakieś głupawe, i które łączą, scalają ten temat, to byłoby fajnie, przynajmniej byłaby rozrywka dla wszystkich takich w stylu Zbierańskiego 17. Ale dzięki za komplement. Wychodzi na to, że jestem fajny błazen. Cube Mistrz. Jak to się stało, że teraz grasz w zespole? W zespole. Tak to się chyba stało, że po prostu znalazłem zespół albo założyłem zespół. No, w sumie to chyba nie jest takie dziwne, że uczę grać, zajmuję się graniem, no i automatycznie wypadałoby, żebym grał w zespole, żebym był bardziej wiarygodny. Ktoś, kto zajmuje się graniem, to żeby był wiarygodny, to chyba musi po prostu grać w zespole też, nie? Tak mi się wydaje, może to nie. Arti555666. Jaką kuchnię lubisz najbardziej? Polską, włoską, a może gazową? Gazowa kuchnia chyba jest najsmaczniejsza, tak mi się wydaje. Bo się nie czuje smaku, bo ten gaz jak się ulatnia, to po prostu taki jest bezwonny. Chociaż, nie, czasem go czuć, nie wiem. Polska jest już mi zbrzydła, włoska, nie wiem, włoska z włosków zrobiona. Włoska nie za bardzo jakiś. Nie lubię udziwiania, najlepsza jest gazowa, po prostu rodzima gazowa kuchnia. Cube Mistrz, o, znowu on, znowu ty. Czy zrobisz odcinek, w którym pokazujesz, co wchodzi w skład początkującego gitarzysty na gitarze elektrycznej, klasycznej i akustycznej? Na gitarze elektrycznej to już było, już zrobiłem filmik ostatnio, parę dni temu. Na klasycznej też będzie i akustycznej też będzie. Aha. Maor Assassin. Jakiego pieca używasz do grania w domu? Do grania w domu używam Mesa Boogie
Dual Rectifier, czy Rectifier, jak to tam zwał, Solo Head, tak to się nazywa, pokazywałem na filmikach, to na tym gram sobie w domciu, ale gram też na tranzystorze, mam tutaj też takiego jednego Ibaneza Tone Blaster 15W, też sobie na nim czasem pogrywam. Mesa Boogie oczywiście lampowa, no jak już mówiłem wcześniej, lampowe lepiej brzmią, więc właściwie głównie gram na tej lampowej. Chyba że gdzieś wyjeżdżam i zabieram ze sobą tego Ibaneza, to sobie gram na Ibanezie. I czy miałeś styczność z Roland Cube 15XL? Oczywiście, że miałem styczność i to bardzo dużo razy. Można powiedzieć, że z tym samym modelem u wielu uczniów, wielu osób. Według mnie całkiem lightowy wzmacniacz, całkiem fajny. Do grania w domu też jak najbardziej przydatny i polecam. Polecam. Kermitowski, co myślisz o podłączeniu wzmacniacza 15W do kolumny, dajmy na to 200W? Jak będzie to brzmiało, czy warto się w takie coś bawić? Czy lepiej kupić mocny wzmacniacz? Połączenia wzmacniacza do kolumny, ale masz tam w tym wzmacniaczu masz jakieś wyjście liniowe, czy coś takiego, czy wyjście na głośnik? Czasem jest jakieś wyjście na głośnik, speaker out, czy coś w tym stylu. Ale tak to nie wiem nawet za bardzo, jak to chcesz podłączyć. Czy może wyjściem słuchawkowym wyjściem? No może słuchawkowym wyjściem. Nie wiem, ja bym się trochę bał. Z drugiej strony bym chętnie przetestował, jakbym miał możliwość takiego podłączenia. Skoro podłączamy słuchawki na zwykłym kabelku, może z kolumny, jeśli to jest pasywna kolumna, to może też coś z tego wyjdzie. Spróbuj. Raczej nic nie powinno wybuchnąć. Chyba. D.A. Fonsu. Czy ty jesteś dziewczyną? Czy tylko udajesz? Pytanie. D.A. Fonsu. Jakie formy motywacji do grania ćwiczeń polecasz? A dokładnie, co by to zrobić, żeby nie kopnąć gitary na tydzień w kąt, kiedy nic nie wychodzi i się człowiek wkurza, denerwuje bardzo. Wcześniej to już mówiłem, że chyba takie parę dni czasem dobrze zrobi. I to mówiłem całkiem właściwie poważnie, przynajmniej na początku grania. Nie mówię, że jak już ktoś umie grać i nagle rzuca gitary i sobie po prostu mają gdzieś. Chociaż czasem też tak miałem, że na przykład nawet jak już miałem, można powiedzieć, taki wyższy skill, to sobie czasem grałem, odkładałem gitarę, po prostu nawet też ze względu na jakieś zajęcia, po prostu nie miałem kiedy, nie było czasu po prostu na granie i po tych paru dniach dopiero właśnie fajne motywy tworzyłem, właśnie fajne riffy tworzyłem, właśnie, nie wiem, tak jakby głód grania sprawia, że po prostu lepsze motywy przychodzą do głowy, nie wiem, tak mi się, tak jakoś to doświadczanie, że tak można powiedzieć, sprawdziłem. No i kolejne pytanie, czy jest szansa na jakieś filmy dotyczące na jakiś filmik dotyczący regulacji gitary. Taki filmik już był. Chyba że ten z tą tablicą taką zmazywalną. Chyba że słabo było to wytłumaczone. Więc jakby co to piszcie, czy jeszcze raz ponowić taki filmik, czy nie, czy dobrze wytłumaczone, czy też nie.